Halo, hej, mam nadzieję, że mnie słychać. Film na szybko, bardzo szybko. Ktoś mi uprowadził kanał. Nie wiem kto. Hasło już zmieniłem. Na razie się uciszyło, bo zostały wypostowane jakieś trzy filmy, których ja nie postowałem, nie uploadowałem. I YouTube mi dał strajka na to. Jeden usunął YouTube. To nasz. Usunąłeś za to mam strajka jednego. Dwa filmy udało mi się usunąć, z czego jeden się pojawił na początku i nabił aż 1800 wyświetleń, czy coś takiego. I ja go usunąłem, bo zaczęli do mnie ludzie pisać. Więc to usunąłem szybko, w miarę szybko zareagowałem. Na razie się uciszyło. Najgorsze jest to, że usunęło mi część do lutego. Do lutego usunęło mi filmy. Już mówię do którego, do kiedy dokładnie usunęło mi filmy. Do 17 lutego 2022 to jest mój ostatni film bez lampy, który został. To są najnowsze filmy. To jest ostatni film, który został. W sensie najmłodszy film, który został na moim kanale. Jestem załamany, się zastanawiam teraz. W ogóle cały się trzęsę. Się zastan. Sorry, aż mam łzy w oczach. Normalnie aż płaczę z tego powodu prawie. W sumie już mi lecą łzy nawet. Napisałem do YouTube na. Już wam mówię, czy na jaki to było mail. Gdzieś tu mam. legalmałpasupport.youtube.com. Napisałem tam odwołanie, że jakiś atak hakerski był na moje konto. Zmieniłem hasło i na razie się uciszyło. I napisałem prośbę, aby odzyskać te filmy. Moje filmy, a nie to co tam się pojawiło. I mam nadzieję, że chociaż odzyskam te filmy. Już niech ten strajk jeden zostanie, przeżyję z tym. Ale chcę odzyskać te filmy, bo ja naprawdę wkładam mega dużo pracy w te wszystkie filmy i nie chcę stracić po prostu tego kanału przez jakiś. Nawet nie wiem skąd ten atak. Nie wiem. Już hasło zmieniłem. Mam nadzieję, że to się skończyło. Ja mam nadzieję też, że YouTube wysłucha jakby tej mojej prośby i w ogóle tego całego maila. I no, uda się odzyskać te filmy. Pierwszy raz robię chyba taki film w takim. Ach, za ciężkie to jest dla mnie. Ja się aż zastanawiam, czy nie wziąć urlopu jutro na żądanie, bo to jest dla mnie za dużo. Jakby co, to w opisie macie. Kontakt do mnie na. Gmaila oraz na Telegrama. Jak ktoś by wiedział, co w tej sprawie zrobić i chciałby pomóc, to z chęcią wysłucham, bo bardzo mi zależy na tym kanale. Pa. Oby to się już więcej nie powtórzyło, takie ataki. Za bardzo mi zależy na tym kanale i na was, widzowie. Pa.